38. sesja Rady Miejskiej w Boguszwale rozpoczęła się od informacji na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Sprawozdania w tej sprawie przedstawili komendant policji, komendant ochotniczych straży pożarnych oraz komendant straży miejskiej. Drugim ważnym tematem było podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Boguchwała. Radni podjęli również uchwałę o zmianach nazw ulic. Na obszarze określonym wcześniej jako ulica Boczna Techniczna zostały wydzielone ulice Wspólna, Przytulna i Urocza. Zmiany zostały dokonane na wniosek mieszkańców i wpisują się w rozpoczęty proces porządkowania nazw ulic w już dzisiaj dosyć mocno zurbanizowanej Boguchwale. Od 1 września 2017 roku wchodzi nowy ustrój szkolny. W związku z tym jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na terenie naszej gminy żadna ze szkół nie zostaje likwidowana. 6-letnie szkoły podstawowe stają się z dniem 1 września 2017 roku 8-letnimi szkołami podstawowymi, z wyjątkiem szkoły podstawowej w Zarzeczu, która też będzie 8-letnią szkołą podstawową, ale o ograniczonej strukturze organizacyjnej obejmującej klasy 1-4. Natomiast gimnazja, które znajdują się na terenie gminy Boguchwała, jedno z gimnazjów zostaje włączone do szkoły podstawowej, natomiast dwa inne gimnazja wchodzące w skład zespołu ze szkołą podstawową z dniem 1 września staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi. Radni na dzisiejszej sesji podjęli 18 uchwał. Kilka z nich dotyczyło przejęcia nieruchomości pod drogi. Jedna z nich dotyczyła programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Radni podjęli uchwałę, w której będą dofinansowywać jak dotychczas schronisko dla zwierząt oraz dopłacać do sterylizacji psów i kotów. Dwie uchwały dotyczyły podjęcia przez gminę Boguchwała zadań w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Chcemy przystąpić do dwóch projektów. Jeden z nich dotyczy transportu. W ramach tego projektu będzie zakupionych 50 nowych autobusów. Będą też inwestycje infrastrukturalne, budowa ponad 4 km chodników na terenie naszej gminy, a także remont, czy też praktycznie budowa dwóch nowych obiektów. Jeden to dworzec autobusowy w Boguchwale, obok ośrodka doradztwa rolniczego, wraz z infrastrukturą parkingową, dojazdem, wiatą przystankową. Drugi obiekt to remont dworca PKP w Boguchwale wraz z otoczeniem również, czyli remontem całej ulicy Kolejowej, stworzeniem przystanku autobusowego, stworzeniem miejsc parkingowych, miejsc dla rowerów, no i oczywiście cały remont budynku i zmiana jego funkcjonalności. Drugi z projektów dotyczy odnawialnych źródeł energii. Gmina Boguchwała, jak również inne gminy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przystępują do projektu, w ramach którego gospodarstwa domowe będą mogły być wyposażone w ogniwa fotowoltaiczne do produkcji energii na potrzeby właśnie tych gospodarstw. Na terenie gminy Boguchwała szacujemy, że takich instalacji będzie około 150. Będą to instalacje o mocy do 3 kW. Jeżeli chodzi o nabory, o to, jakie będą warunki, będziemy o tym informować w kolejnych kolejnych sesjach, ponieważ na dzień dzisiejszy ten projekt jest w fazie składania.